Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ze Speedruna 4.0. Przypominam, że gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Zaczynaliśmy z rankingu 500 i jedziemy z kolejną partyjką. Szukam przeciwnika. Aktualny ranking to 776. 802 na horyzoncie. Będę grał debiuty różne. Dziękuję za wszystkie głosy w ankiecie w społeczności. Jest ruch E4. Obronę francuską ktoś chciał, więc bardzo proszę, posunięcie E6, czego nie polecam grać na tym etapie, dlatego że jest to trudny debiut, aczkolwiek w sumie na tym etapie to każdy debiut chyba jest dobry. Tak można powiedzieć, dlatego że tutaj decyduje przede wszystkim taktyka. Jest skoczek C3, czyli przeciwnik gra teorię. Goniec B4. Wiążemy skoczka, chcemy odbić tutaj, chociaż to też są teoretyczne ruchy. Głównym zagraniem jest ruch E5. Zbicie, istnieje takie posunięcie, wtedy po prostu odbijamy i będziemy naturalnie wyprowadzać figury. W tym przypadku też otworzy się goniec biało-polowy, co będzie na plus zdecydowanie. Czekamy na ruch przeciwnika, oczywiście taki ruch jest możliwy. O, goniec na D3. Już mi się narzuca pytanie, czy mogę zbić, bo on odbije gońcem. I w sumie nie wiadomo, co tutaj będzie dobre. Bicie tutaj skoczka najlepsze do końca nie jest teraz, dlatego że będzie odbicie i tyle w temacie. Nie będę miał gońca. Zastanawiam się nad tym ruchem. Pójdzie ruch E5 i wtedy skoczkiem do przodu spróbujemy tutaj związać. O, może to być ciekawy plan. Przy okazji wyprowadzam sobie skoczka, czyli nie zostaje w tyle, jeśli chodzi o rozwój figur. Jest hetman na E2. Ciekawe podejście. Teraz liczymy wariant. Bicie na E4, goniec odbija. Hetman bije na D4. Wszystko się zgadza. Dwuposunięciowo do przodu. Przy okazji będziemy też atakować tutaj skoczka. Chcę go zbić, bo po tym biciu mam bicie i zdobywam wieżę. Oczywiście mogę dostać skoczek na F3. Wtedy odbiję tutaj z szachem. Goniec D2 prawdopodobnie przeciwnik powinien zagrać, ale wtedy mam bicie tu, a jeszcze mam opcję zbicia tu. Hetman B5. Zły ruch. Zdecydowanie ruch C6 załatwia wszystkie problemy i problemy będą po stronie białych. Tu nie ma odbicia gońca, świetna blokada, nic się nie dzieje. Przeciwnik popełnił proste błędy w centrum szachownicy, a w centrum dzieje się tak naprawdę najwięcej, więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Co zrobi przeciwnik? Zaraz zobaczymy. Myślę, że odejście hetmanem na D3 będzie możliwe, ale wtedy w sumie nawet mogę zbić tutaj gońca za darmo. Przypominam, że jesteśmy na związaniu, więc skoczek tak jakby nie uczestniczył w grze. Jest on kompletnie bezbronny i nie broni tak naprawdę teraz tego gońca, a atakuje hetmana i atakuje tutaj. Więc no mogę wybić tu. Zastanawiam się, czy to wybicie tutaj, wybicie wieży. Myślę, że tak. Myślę, że po prostu w ten temat pójdę. Mógłbym też spokojnie wybić tu i skoczkiem na E4 dużo dobrych możliwości. Ale teraz zwyczajnie zdobywam kolejną figurę i to lepszą wieżę. Goniec mi nie zagraża, więc nie muszę go likwidować, ale to tak na marginesie. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że te partie niektóre będą jeszcze łatwe. Taktycznie jak się sypie, to sypie się wszystko już do końca. Bijemy kolejną figurę, bijemy hetmana i na końcu zbijamy gońca. Zobaczcie, gość został wyczyszczony totalnie. No i jeszcze widełki na końcu podstawił, więc tak już właśnie bywa na tym poziomie. Bardzo często widełki są podstawiane nagminnie. No ale to nie szkodzi. Lecimy sobie z kolejną partią. Tutaj cofamy i szukamy sobie kolejnego zawodnika. 833. Jest E4. No dobra, niech będzie jeszcze raz obrona francuska. Powtórzymy debiut. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Zawsze przeciwnik może być trochę zaskoczony. Tak zakładam na tym etapie. No i teraz co dalej? Czy skoczek na F3? Jest skoczek na F3. Posunięcie D5, klasycznie E6, D5 do centrum, idą pionki. Bicie prawdopodobnie może nastąpić, wtedy wybijamy pionkiem i jak już wspominałem w pierwszej partii będzie bardzo szybko można zrobić rozwój figur w bardzo prosty sposób. No ale mogą być też opcje typu E5, może skoczek C3. Skoczek C3 nie jest najgorszym ruchem, jak najbardziej można tak zagrać. Bicie. Jak jest wymienny obrona francuska wymienna, to bardzo dobrze dla czarnych. Dlatego, że pozycja się wyrównuje i bardzo łatwo grać figurami, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że obrona francuska wymienna jest oczywiście równa, ale białe mają jakieś tam mikro szanse na coś. Po prostu sobie grają równą pozycję. Dobra, goniec D6, G3 zostało zagrane. W ogóle taki plan nie jest mi
znany za bardzo i za bardzo mi się on biały mi nie podoba. Solidne C6, zawsze przytrzymamy sobie tutaj pionka. No i teraz wyprowadzenie skoczka na E7. Taki plan sobie zastosuję, żeby może zagrać hetmanem na C7, może wyprowadzić gońca, może skoczka na D7 i długa roszada. Taki będę miał plan, aczkolwiek mogę też zrobić krótką roszadę, to nie jest nic złego, to jest kwestia tylko i wyłącznie wyboru mojego. Zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Wiecie co? Zwiążemy tutaj skoczka, wyprowadzimy sobie po prostu gońca. Niech on swobodnie sobie tutaj gra. Nic złego się mu nie stanie. I swobodnie będziemy sobie próbować dalej tę pozycję rzeźbić. Goniec G4. No i teraz co mój przeciwnik może zrobić? Może zagrać H3, może tego gońca próbować odpędzić, więc sobie odejdziemy na H4, na H5, przepraszam, skoczek na D2, ok, skoczek D7, czyli wyprowadzenie ostatniej figury, jeszcze zostaje mi zrobienie roszady i już wszyscy będą szczęśliwi, no ale widzimy też, że skoczek jest potrzebny czasami do obrony punktów w centrum, to są normalne pozycje. Hetman E1. Bardzo dziwny ruch. Oczywiście zejście ze związania słusznie, ale wieża E1 bardziej bym rozpatrywał. Tutaj zagramy sobie hetmanem na C7 z planem długiej roszady. Goniec broni skoczka, więc hetman jak go atakuje, to król go nie musi pilnować. Sobie spokojnie zrobimy roszadę, ale długą. Planuję długą. Krótką też mogę, cały czas przypominam. Tu się nic złego nie dzieje. Ja bym na miejscu przeciwnika próbował coś w tym stylu, grać C4, ale skoczek B3 chcę tutaj spróbować wejść. Może zrobimy sobie roszadę. Goniec F4 jest możliwy wtedy wybicie i już goniec nie pilnuje, ale zawsze mogę zagrać wieżą na E8 i atakować pośrednio hetmana. To jest też plan całkiem sympatyczny. No stoimy tutaj dobrze w tej pozycji. Tu jest ok. O, właśnie poszło takie zagranie. Bijemy. Przeciwnik może zbić, ale nie zbił, zepsuł sobie pionki. Jakby zbił, to goniec by wrócił, oddałbym pionka, otworzyłbym sobie linię i zdobył tam figurę. W tym wypadku wieża na E8. Najpierw bronimy skoczka, możemy grozić takim ruchem, Skoczek może zagrać na pole E5. To jest akurat sprawa, myślę, że dosyć łatwa dla niego. Wtedy odejdziemy gońcem, będziemy pilnować pionka i zagramy F6, odpędzimy tego skoczka. Może wymienić, nie mam problemu, wtedy zagramy tutaj, otworzy się nam linia, figury nasze będą ładnie grać. Aczkolwiek jeszcze pomyślę dokładnie, bo to tak na szybko sobie przemyślałem, bo widzę, że coś takiego jak będzie wybite, to skoczek wejdzie tu, będzie mi atakował hetmana. Znaczy to jest wszystko i tak ok. Hetman zagrał na C3. No właśnie, hetman zagrał na C3. Proszę bardzo, zbijamy pionkę za darmo na F4. Pionek za darmo, jak jest okazja, bierzemy. No cóż, wieża może zagrać na przykład nie na D1, tylko na E1, ta albo ta. Moim planem będzie teraz przerzut skoczka z F5, może na D6, może na E4, coś takiego. Pionek więcej, dużo swobody, atakuje na F3. Jeżeli zagra tutaj, no to wtedy mogę go zbić, w sumie jak najbardziej. Pion więcej mnie do tego upoważnia i będę się z tego cieszył. Wieża na E1, ok, skoczek F5, ale przeciwnik dosyć sensownie zaczyna grać. Znaczy gra dosyć sensownie jak na ten ranking oczywiście, nic mu nie umniejszając. Ale jak już widać, pionka tutaj podstawił w sposób prosty. Bardzo ważne są wtrącone ruchy. Polecam zaznajomić się z nimi i próbować je stosować. Wtedy to może spowodować duże zaskoczenie na naszym przeciwniku. Skoczek na C5. Mogę tu zupełnie olać. Mogę zbić tu i zbić tu pionka. Tak zrobimy, bo jeżeli on mi zbije, to ja odbiję królem. Nic się złego nie dzieje. Zbijam tutaj i odbijam tutaj, ale wtedy goniec G4 nie jest, bo tak. Dobra, tu się wszystko zgadza. Poczekajcie, bo jeszcze moment. On zbije. Ja zbiję, on zbije, tak, tak, tak i tutaj goniec, aha, to wtedy mam ruch F5 i tu się wszystko zgadza, będzie się dobrze pilnowało, ok, więc wszystko gra, po prostu zbijamy figurę, przeliczone na szybko, ale też chyba dobrze, więc trzeba sobie ufać, jeśli chodzi o liczenie wariantów, zbijamy na D4 i tutaj przewaga czarnych jest już bardzo duża. No a jak przeciwnik wymieni hetmany, to już w ogóle bajka. Przypominam, po goniec G4 mamy ruch F5, ale też atakuje gońca. Wszystko się dobrze, ładnie klaruje. Jesteśmy zadowoleni z tej pozycji. Dwa pionki więcej. Obrona francuska znowu, można powiedzieć, oddaje świetnie.
tutaj grę. Aczkolwiek, no tak jak mówię, poziom jest, jest jaki jest, ale każdy z nas ten poziom chce na pewno podnosić i starać się grać jak najlepiej. Oczywiście wymiana na E8 to jest też wtrącenie, więc wybijamy. Tu się złego nic nie dzieje absolutnie. No i przeciwnik będzie zmuszony do wszelkich wymian. Zobaczcie, no tutaj jest nacisk na hetmana, nacisk na skoczka z jednej, z drugiej strony, więc wymiany będą nieuniknione. Hetman zagrał na A5, no więc odbijam skoczka. Nie zauważył przeciwnik. Zbijam po prostu skoczka, bronię hetmana skoczkiem. Wszystko działa. Wszystko się ładnie zazębiło tak jak trzeba. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. A, wszystkie wymiany są na plus. No i oczywiście G6. Jak mi zbije, to zdwojenie pionków tutaj dla nas już nie jest problemem. Mamy ogromną przewagę. Dwa pionki więcej, figura więcej. A tu już każdy z nas powinien spokojnie tę pozycję wygrać. Myślę, że odejście króla może być też takim sympatycznym ruchem. Dobry nawyk, dlatego że już schodzimy sobie z tego związania. Skoczek do centrum, zachowuje się również dobrze. Atakuje sobie przy okazji pionka. Częsta tendencja jest tak, że, taka, że przeciwnik jak już straci sporo, to zaczyna grać coraz szybciej. No i tak to zwykle bywa. Jak coś stracimy, to się troszeczkę trochę tak przyspieszamy, można powiedzieć. Wieża C1 obstawiam i podstawię widełki. To może być... O! Tego ruchu jego nie obstawiłem, czyli poddania się. Lecimy sobie z kolejną partią. Były dwie obrony francuskie. Zobaczymy, jaki ruch pierwszy przeciwnik wykona. Może znowu E4, jest duża szansa na to. I zagrajmy sobie obronę karokan, czyli C6. Może jeszcze Alechina bym spróbował skoczek F6, ale tym razem karokan. No i wybicie, wybicie. Bardzo sprytny ruch, tu w ogóle ta wymiana, żeby była jasność i wymiana na D1, dla czarnych nie jest wcale taka wspaniała, więc zagramy inaczej. Zagramy gońcem na G4, będę chciał się pozbyć tego gońca, za tego skoczka to jest wymiana dobra w obronie karokan i... Myślę, że skoczek F6, naciskam na punkt E4. Jeżeli E5, to zawsze mam skoczek na D7. O, a tego ruchu się nie spodziewałem. W sumie to nie jest nic złego. Tutaj po prostu wymieniamy i posunięcie E6 spowoduje bezpieczeństwo spore. Potem sobie zagramy skoczkiem na D7 i próbujemy wymienić kolejnego skoczka. Dlaczego by nie? Taki ruch G4 szaleńczy nie jest najlepszy. W ogóle to olewamy, nie gramy żadnego H6. To jest niepotrzebnie, to jest tylko forma zaczepki. G5 byłoby dobre dla niego, więc H6 jest złe. Tutaj wymiana, spoko. Wymieniamy sobie na E5, wymiana i skoczek zagra na D7. Tutaj jakiś ruch typu hetman H4 grozi. Zderoszować króla, a jeżeli tak, to odbije pionka. Też opcja bicia tutaj, bicie tu i hetman bije. Możliwe, oczywiście może wybić tutaj, możemy wtrącić, chociaż tutaj nie chciałbym chyba tego robić. Raczej po tym ruchu po prostu najpierw wybije na D5 i tyle w temacie. O, taki ruch. Dobra, obroniłeś pionka, ale nie obronisz się teraz od tego szacha. Jeżeli tak, to mogę zbić i będę dalej atakował te pionki w centrum. A jeżeli król gdziekolwiek odejdzie, no to sobie odejdzie po prostu i będziemy grali dalej. Myślę, że odbicie będzie miało sens. Tak, odbicie będzie miało sens, dlatego że on wybije, zrobimy długą roszadę i już wieża będzie spoglądała sobie na króla. Mogą być tutaj spore problemy taktyczne, tak zakładam. Obrona karokan jest solidną obroną, niełatwą również, ale jakbym miał wybierać między obroną francuską a karokanem, wybrałbym raczej karokana, choć pewnie to nie jest twarda reguła, to jest tylko moja opinia taka. Bliżej sercu mi karokan niż francuska po prostu, ale francuska jest debiutem dobrą obroną, tylko że trudną. I na wyższym poziomie warto sobie grać obronę francuską. Na pewno, jak się już więcej rozumie. No i teraz zobaczcie, po długiej roszadzie grożę zagraniem skoczek na E5, czyli zdobyciem pionka. To byłoby całkiem sympatyczne, jest to prawie możliwe. Zakładam, że przeciwnik wyjdzie skoczkiem na C3, skoczek D2 byłoby pewnie lepsze. Pomyślimy. O, jest wieża F1, atak na pionka, ale mam bicie na E5. To mógł przeciwnik przeoczyć, oczywiście, tu przy okazji bronię pionka, ale też będę chciał zagrać skoczkiem na F3 i obronię się przed atakiem na F7, przy okazji będę atakował na D4. To wygląda dobrze, wygląda solidnie. Myślę, że spokojnie sobie tutaj czarnymi w tej pozycji powinniśmy poradzić. Mało tego, mogę spróbować też tu zagrać
Posunięcie D5. Chcę coś otworzyć. Mogę ładnie zbić tu, mieć piękne łańcuch pionów, ale myślę, że zbicie wieżą z tempem będzie spełniało jeszcze lepszą rolę. Więc w ten sposób zagrałem dosyć szybko. Mam nadzieję, że też moja gra, która jest szybka, nie będzie dla Was jakaś zła, bo staram się tutaj na bieżąco mówić o planach, które i tak bym zagrał, więc zbędne myślenie z mojej strony może być niepotrzebne. Czasem się oczywiście będę zatrzymywał, to wszystko zależy też spontanicznie od pozycji, od przeciwnika, od jego ruchów. Więc no, kto oglądał speedruna, ten wie, jak to wygląda. Moi drodzy, poszło tutaj, tutaj. Bijemy na G4. Dlaczego mam nie zbić? Jeżeli on zbije, zbije skoczkiem i atakuje gońca przy okazji. Po prostu zbieractwo pionków na najwyższym poziomie. To znaczy tak, no pionków mam bardzo dużo, 8, ale tu mi zbił. Dobra, miałeś prawo. Teraz F5. F5, solidne piony i mi to wystarcza do szczęścia w tej partii. Oczywiście mogłem tam spróbować, ale bym stracił na F7, nie chciałem tego. Za chwilę tego pionka mogę zbić i w ogóle te piony mogą tam maszerować nieźle. C4, ok. Myślę, że zagranie wieża D3 może być sensowne. Na białym polu stawiamy wieżę. Troszeczkę tak jakby wizualnie ograniczamy przeciwnika, ale też myślę, że po prostu aktywnie wstawiamy wieżę. Jakbyśmy wieżę wstawili na przykład na D7, to też miałoby sens. C5, w ogóle bez sensu, zablokował sobie gońca. No i cóż, myślę, że goniec E7, wyprowadzenie figury, grozi tutaj nieprzyjemny ruch goniec G5, a przy okazji chce zdwoić wieżę i może próbować dać mata w ten sposób, jak skoczek stanie na E3, ale jak on wyjdzie skoczkiem, to już tego mata nie będzie, bo król sobie tędy ucieknie. Będzie miał ucieczkę, po prostu na B3 skoczek będzie zasłaniał tutaj drogę wieży na trzeciej linii. Ok, no to przeciwnik w tym pomaga. Prawdopodobnie po skoczek E3 będzie opcja dania mata. Jeżeli zejdzie z tej pierwszej linii wieża, to wtedy damy mata na D1. A jeżeli zagra gdzieś tutaj, no to wtedy myślę, że wieża ma D8, tylko skoczkiem się obroni. No jak się obroni, to, no to, okay, no to się obroni. Ok, wieża D8, skoczek C3 może zagrać, no i wtedy goniec G5 myślę, że będziemy straszyć. Coś w tym stylu. Skoczek C3 jakby słyszał, goniec G5, bój się przeciwniku. No tutaj mówię, przewaga jest ogromniasta. Ogromniasta, jak to się mówi. Więc tutaj działamy sobie świetnie. Okej, podstawka skoczka. No pewnie król B2, wieża C2. Wieża C2, atakujemy króla, król pójdzie sobie na A3, no i tego króla trzeba będzie jakoś tam jeszcze gonić. Wtedy zagram wieżą na D3, będę groził skoczkiem na C4, próbujemy właśnie taktycznych, motywy taktyczne tutaj się pojawiają. Jeżeli będzie zagranie na przykład wieżą tu, to wtedy szach. No tak, to nic nie szkodzi, jak pójdzie tu, będzie opcja tam, tu, a nie, wybił. A no dobra, wybijamy. W sumie to w tym momencie to i tak można by było podejść do pozycji w taki sposób, że chcemy po prostu wymieniać figury. Mamy bardzo dużo pionków, więc jak najbardziej te figury do wzięcia są opłacalne. No dobrze, to co? Idziemy pionkiem? Idziemy po prostu pionkiem. Maszerujemy. Dlaczego by nie? Zobaczcie, on popełnił duży błąd tym pionkiem, bo goniec się zablokował, to już powtarzam. A teraz to mam bicie na C5. Teraz to wymienię nawet to z miłą chęcią. Okej. Możliwe, że tu pójdzie, tu. Król na A7 na spacer, aż tak. Spróbujemy tam dać mata. A, nie udało się. Lecimy pionkiem, F3. Okej. Może tak, a grozimy matem w jednym ruchu. Może się uda. No i się udało. Ok, lecimy sobie z kolejną partią. Niech będzie ruch E4. Spróbujemy zagrać ostro. D5, proszę bardzo, zbijamy. Obrona skandynawska. Często grają tak ludzie, skoczek F3 z tempem. I tym hetmanem sobie tańczą, dają szacha bardzo często. Oj! No takiego błędu to dawno nie widziałem. Goniec B5 i tutaj hetman spada. Najgorsze miejsce dla hetmana. Co tu przeciwnik wymyślił? Nie wiem. Kolejne widełki. Zobaczcie, co się dzieje.
Częsty błąd w skandynawsce, w obronie skandynawskiej, bardzo częsty. No i zbieramy, no. Jak dają, to bierzemy. Jak gonią, to uciekamy. Tu się trzyma wszystko bardzo dobrze. Tu się trzyma wszystko bardzo dobrze, trzymamy się dobrze. No i cóż, co mogę powiedzieć? Król musi ruszyć gdziekolwiek. Za szybko. A, połączenie z internetem słabe, albo przeciwnik uciekł. No dobrze, 20 sekund i będzie kolejna partia, więc tutaj na plus dla czeską, że coś takiego stworzył, bo tak moglibyśmy czekać długo na przeciwnika. A to byłoby kompletnie bez sensu. Takie problemy trzeba szybko rozwiązywać. No ale widzieliście, niestety ten błąd, czyli hetman C6 spowodował właśnie stratę hetmana i to już zobaczcie w czwartym ruchu. Okej, i szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 820. Zobaczymy jaki debiut. No i skoczek F6. Nie będzie, niech będzie obrona, ale china. Przepchanie. Oj! No widzę, że szewczyki chodzą po głowie przeciwnikowi. Skoczek C6 bronimy. Centralnych pionków i jest posunięcie C3, więc wydaje mi się, że po prostu E5 będzie tutaj jak najbardziej solidne. Chcemy wyprowadzić gońca, więc go stawiamy na polu C5. Szewczyka niestety dla przeciwnika nie ma. Gramy roszadę. Goniec G5 może być też problematyczne. Wow! G4. Co oni robią? Na hura atakują. No dobra, takie ataki mogą być nieprzyjemne, ale mam chyba w zanadrzu posunięcie D5. Bicie tutaj, bicie tutaj. No i to chyba będzie dobrze działać. Zobaczcie, ja mam roszadę, ja mogę już uderzyć w centrum i mogę wtrącić przeciwnikowi goniec G4. I to on będzie miał problemy. Teraz ze skoczkiem muszę zrobić porządek, czyli na przykład skoczek tu, ewentualnie tu i tu próbować tego hetmana złapać. Tak zrobimy. Pionek E5 jest kompletnie nie do zbicia, bo wieża E8. Skoczek F5, kolejne wtrącenie. Hetman ma tutaj bardzo ciasno, ma dwa tak naprawdę sensowne pola. Zbił i dla nas to jest dobra wiadomość, bo wieża E8. Zobaczcie, taniec hetmana w debiucie kończy się prawie zawsze tak samo na tym etapie. Nie można tańczyć hetmanem w debiutach na początku gry. Jest to bez sensu kompletnie. I wieża E8 działa tutaj wyśmienicie. Ok, bicie z szachem oczywiście. Jest król na F1. Wydaje mi się, że po prostu odejście gońcem na H5, trzymanie gońca na diagonali będzie tutaj miało dużo sensu. Pozycja jest kompletnie wygrana. Oczywiście trzeba to jeszcze dokończyć. No i dokończymy. Plan jaki może być? Na przykład hetman E7 i wprowadzenie wieży na E8, żeby tam spróbować zaatakować za chwilę i podziałać. Okej, okay, D4, taki ruch też przewidywałem, więc zagram gońcem na D6. Teraz hetman ma pole na E4, bardzo dobre, z atakiem na wieżę. Na wieżę. Okej, okay, tutaj może być atakowany, ale przy hetmanie więcej spokojnie sobie zagramy w ten sposób. F3, istnieje taki ruch, mogę zbić wtedy. Tu generalnie bardzo dużo dobrych ruchów jest. Mogę też nawet zagrać hetmanem na C2 i spróbować tutaj atakować. Tak zrobimy w sumie, bo też będę groził tutaj szachem. Król odejdzie i wieża wejdzie do opcji matowania przeciwnika. No tak, hetman wszedł do obozu, nie ma swojego oponenta, więc tu się rewelacyjnie wszystko trzyma i dobrze się to komponuje.
No tak to bywa. Zawsze przeciwnicy, przeważnie przeciwnicy, i w ogóle ja też mi się to zdarza, że myślimy wtedy, kiedy już mamy kryzys w pozycji, a dobrze jest pomyśleć wcześniej. Jak to często powtarzam, a też człowiek stosuje to rzadko, nie? To jest też kwestia nawyku. No ale jeżeli ktoś się skupia na szachach, a polecam bardzo trenować, to, no to wtedy to jest, może zostawię pułapkę, zagram tak, grożę po prostu matem. Czyli odcinam królowi drogę. Więc jeśli chodzi, jeśli ktoś się w szachy angażuje, mówię tutaj głównie o młodych ludziach, juniorach, ale nie tylko, jeżeli ktoś ma czas i tylko się zajmuje grą w szachy, no to super. To wtedy można sobie spokojnie tym popracować. W moim przypadku, o, tutaj dajemy mata. Jest to trudne, ale nie mówię, że niewykonalne, więc też, słuchajcie, trzymam za siebie kciuki. Dobra, znowu jest ruch E4, więc gramy skoczek F6. I atakujemy sobie pionka, czyli obronę Alechina znowu stosujemy. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Reakcja jest taka, że zdobywam pionka w drugim ruchu, więc no cóż, ktoś zagrał schematycznie. To w ogóle John Tracy Gambit? Wow, ktoś coś takiego zna? John Tracy Gambit, masakra. Co? Skoczek na F5? Czyli duża symetria. Ja myślę, że wyprowadzenie pionka na D6 ma dużo sensu. Po prostu z tempem atakuje skoczka. Jeżeli przeciwnik to powtórzy, no to myślę, że można wybić, aczkolwiek. No właśnie, goniec C4, zobaczcie, co się dzieje. Przeciwnik oddaje mi skoczkę za darmo. Oczywiście tutaj była groźba mata. Teraz grozi mat, prawie mat na polu F7 i myślę, że super zagraniem będzie posunięcie skoczek D6. Zobaczcie, jaki piękny, wielofunkcyjny ruch. Atakuje i bronię. Jeżeli przeciwnik odejdzie gońcem, to mogę zagrać tak, a potem odpędzić hetmana. Skoczek D6 stoi kapitalnie, aczkolwiek no to jest figura więcej, więc samo przez się mówi, że no, że jest znowu wygrana. I kolejne oddanie figury. A nie, nie oddanie, przepraszam, bo tu jest hetman broni tego gońca. Okej, okay. Przeciwnik coś tam znalazł, ale wyprowadzam swoje figury dalej w sposób naturalny. Skoczek C6. Okej, okay. Myślę, że goniec E6 też będzie dobre. Wprawdzie blokuje tego gońca, ale mogę go przerzucić przez G6, goniec G7. Po prostu znowu atakujemy hetmana. Znowu to jest. A jak odejdzie tutaj, to zastanowię się nad pułapką i spróbuję zagrać tu, tu i tu, aczkolwiek to będzie długi proces. Oto F5. Zobaczcie, hetman tańczy, a ja wyprowadzam z tempem swoje pionki centralne. Hetman ucieka. Mogę tak spróbować? Dlaczego by nie? Atakuję też tutaj, atakuję hetmana. Hetman D1 musi zagrać, żeby bronić na C2. To jest najlepsze rozwiązanie, ale wtedy będziemy dalej. Oj, niestety nie. Widełki. I to potrójne widełki. No często tak bywa, słuchajcie. No często tak bywa, więc w ten sposób możemy bardzo szybko wygrywać. Gram hetmanem już do centrum, chcę przeciwnika po prostu zaatakować maksymalnie. W tym momencie, jak król E2, o, poddał, mogłem zrobić po prostu długą roszadę. Ok, kolejna partia przed nami. Jest ruch E4 z mojej strony. 8-8-8 ma przeciwnik. Gambit królewski sobie zagrajmy. Dużo dzisiaj myślę, że ciekawych debiutów. F4. Planem moim właśnie jest to oddanie pionka. Goniec C4. Bardzo polecam ruch. Mi się ten wariant bardzo podoba. A po hetman H4 ten król się fajnie chowa na F1. Taki ruch jest jak najbardziej możliwy. Goniec C7. To w ogóle jest jeden z lepszych posunięć, jakie znam. Bardzo ładne posunięcie. Gram od razu D4. Może być szach również. Wtedy odchodzę królem tak samo. Ale chcę od razu odbić pionka. I to się bardzo szybko udało, więc odbijam. Skoczek atakuje pionka, więc wychodzę skoczkiem tego pionka bronię. Bardzo duża szansa jest na to, że zrobię sobie bardzo wzorowo roszadę. Przeciwnik również widzę, że się nie wygłupia. Gra dosyć sensownie. Szybka roszada. Bronimy tu wieżą, bo hetman musi bronić pionka. Całkiem sensownym zagraniem jest też taki ruch jak hetman D3, żeby scalić piony, więc tak zagramy. Bicie. Bicie wieżą. No i będę chciał wstawić wieżę na F1 i celować w pionkę F7. Mogę też zabezpieczyć swojego gońca w takim sensie, żeby zagrać A3 na przykład. On mi atakuje tego gońca. Ja myślę, że kulturalnie sobie odejdę na E3. Nie chcę tego gońca oddawać. To jest silna figura. Poza tym tu się też otworzyła na chwilę linia.
Goniec ją obronił, dobra, ale myślę, że po G4 ten skoczek będzie miał teraz problem. I koncepcja się zmienia, zobaczcie, G4, zdobycie figury, skoczek ma za ciasno, gdziekolwiek by chciał uciec. Zobaczcie, przeciwnik też dobre wrażenie na mnie sprawił na początku, w miarę fajnie pograł, ale niestety teraz traci figurę i myślę, że będzie już ciężko. No, D5 to taka może mała rozpacz, zbijamy, mogę zbić tym w sumie, ale myślę, że tym też będzie ok. Nie psuję pionków, skoczek dalej tutaj atakuje, więc najpierw zajmuję się tym, gdzie mnie chciał ugryźć, a tutaj skoczek nadal nie ma odejścia dobrego. Potem wybicie tu, tu i znowu pozycja się będzie sypać. Przeciwnik poddał, wyczuł to, że jest już bardzo kiepsko. Kolejna partia, 833 ranking mamy już. Lecimy z ruchem E4, jest D5. Znowu D5, zobaczcie, znowu D5, skoczek C3. Czy hetman C6? Nie, czuję, że hetman E5. To nie jest dobry ruch, bo jeden szach nic mu nie daje, a ja sobie zasłoniłem króla gońcem, wyprowadzając figurę, więc i kolejną figurę mogę wyprowadzić świetnie tutaj się trzymając. Posunięcie D4 się przydaje bardzo do tego, żeby w centrum atakować. Może D5 zaczesać, jeżeli będzie szansa. E6 broni tego ruchu. I roszada. I mamy już problemy rozwiązane. Goniec zagrał na B4. Mogę tak spróbować i go odpędzić. Ta wymiana może mieć dużo sensu. Będę gonił hetmana. Kusi mnie też taki ruch. I tak chyba zagram w ogóle, dlatego że potem C3 może być solidne, a skoczek w centrum też się dobrze zachowuje. Ten hetman może mieć problemy z ucieczką, tędy nie ucieknie, a ja spróbuję tego hetmana atakować. On wprawdzie może pójść tędy, wtedy tutaj. No, hetman na tym skrzydle może się władować właśnie bardzo mocno pod moje dwa skoczki i dwa gońce. Więc zobaczymy, jak to się wszystko porozstrzyga. No i cóż... Co przeciwnik zrobi? Zaraz się okaże. Goniec na D7. Dobra, atakujemy gońca ruchem C3 i zagram za chwilę tak. B4 sobie zagramy. Bo jeżeli bym chciał na przykład A3 i potem B4, to on miałby wybicie. A teraz po B4 on wybicia nie ma. Znaczy może, ale straci figurę. A jakby stało inaczej... No właśnie, zobaczcie. I skoczek B3. To co mówiłem. Będę męczył hetmana. Założę się... Aj, bicie było. Dobra, tego nie zauważyłem, ale nie szkodzi. Zagram nietypowo. Bicie pionkiem z F na G3. Nietypowe zagranie, ale otwieram wieżę. Uważam, że to jest dobre posunięcie. Teraz są konkrety. Czyli skoczek E5 z atakiem. Tylko, że hetman... A co ma skoczek E5? Czy hetman ma ucieczkę? Nie ma. Zobaczcie, zdobywam hetmana w prosty sposób. W bardzo prosty sposób. I kolejny skoczek. I kolejny pionek. No już przeciwnik podstawia. Podstawia, dużo podstawia, widać. Hetman się posypał. I goniec na G5. I zbicie na G7. Po prostu chcę zdobyć wieżę albo wprowadzić wieżę na F8. No tak, tak to zwykle bywa z tymi hetmanami. Jak za szybko zagrają przeciwnicy, to są potem problemy. Wieżę F7 w ten sposób atakuje bezpośrednio gońca i tam będę chciał się dostać. No to bicie i już tutaj po siódemce robi się ciężko. Szach. Szach. I mat. Dobra, kolejna partia przed nami. 841 elo, przeciwnik prawie 900, gramy sobie E4 i znowu gambit królewski, niech będzie ruch F4. Tak, i goniec C4, tak jak wspominałem, król F1 ma dobrą placówkę, zobaczymy jak się zachowa przeciwnik w tym momencie. Często też na tym poziomie grają goniec C5, co jest bez sensu, oczywiście zagranie hetmanem też można. Skoczek F6. I tutaj skoczek F3 jest dobrym ruchem, lepszym, bo tutaj bronię pionka i nie pozwalam przeciwnikowi zagrać D5. Hetman zagrał na E7. Ciekawe. Wiecie co? Ja poświęcę sobie... O, i znowu zagrałem ten błąd, co kiedyś grałem. Właśnie zbił mi pionka, bo po roszadzie on zbija tu, tu, tu i tu. I mogę mieć problemy, ale dobra. Zagram specjalnie tak samo jak wcześniej. Bicie, bicie, otwieram gońca, no i on hetman C5 ma i opcja zdobycia gońca. To jest podstawka z mojej strony. Drugi raz mi się powtarza ta sama partia. Tyle, że chciałem wykorzystać właśnie wolną linię. To jest bardzo złe z mojej strony, proszę tak nie powtarzać. Wieża na E1 i tutaj atakujemy króla. No i słuchajcie, nie chcę krakać, ale ta partia nie jest... No, ta partia jest wygrana czarnymi.
Zdecydowanie. I teraz pytanie, czy uda mi się to w ogóle wykorzystać. No dobra, muszę pomyśleć, co dalej. Może skoczkiem zaatakować hetmana i spróbować go pomęczyć. Z drugiej jednak strony, może tutaj. Może b3. Jeżeli zbicie tutaj, to zbiję na f4, rozwinę figurę. Po prostu hetman mi przeszkadza w obronie tego punktu. Właśnie, to może być bardzo ciekawe. Jak zagra skoczkiem, to w ogóle się fajnie obroni. Mam figurę mniej. Tutaj ruch nie działa. Dobra, bicie tutaj jest obowiązkiem. Muszę bronić wieżę. Tam ruch nie działał na a6, bo było d6. No i teraz zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Tutaj zaplanowałem posunięcie też hetman na e2. Tylko, że po dwóch prostych ruchach d6 i skoczek c6, on będzie się świetnie bronił. Tego się obawiam. Po tym ruchu możliwe, że będę musiał tak spróbować zagrać. Ale zagrał hetman. Więc hetman na e2, naciskamy na e7, więc nie pozwalamy mu jeszcze zrobić roszady. W pionkach jak to? Oj, zrobił roszadę. No to oddał mi przysługę przeciwnik, ale nadal on ma przewagę dwóch pionków i to jest bardzo dużo, no ale figura została odzyskana, więc minimalizujemy straty. To, co zagrałem, to w ogóle było bardzo, bardzo złe. Wieża E2, tak żeby mieć opcję zdwojenia wież. Tutaj chętnie pionka wezmę, ale nie mam na to przestrzeni. Przeciwnik będzie mi groził takim ruchem. Muszę zagrać H3. Teraz muszę oszczędzać figury. Nie mogę dopuścić do tego, żeby on mi za dużo figur wymieniał, ale bardzo ładnie zagrał. On tu ma pojęcie o tym, co się dzieje w pozycji, moi drodzy. On tu ma pojęcie, zdecydowanie. Zagram C3, żeby skoczek nie miał swobody gry. Zagra wieżą na E8 i wtedy wieża D2. A może teraz wieża D1. H6 myślę, że ruch zbędny. Wieża D1, czyli na wolną linię na razie się ustawiam i wieża D2. Moja pozycja jest przegrana. Cały czas to będę teraz, znaczy nie chcę powtarzać cały czas, ale jest przegrana. Tu jest ciężko. Będę go prowokować do jakiejś właśnie tutaj, do jakiegoś błędu. Koniec na G3. On zdwoi wieżę. No sensownie to wygląda, bardzo sensownie. Moim planem może być teraz C4 i C5 i to tutaj się mogę zahaczyć lekko i w ten sposób chyba zagram, znaczy na pewno tak zagram. Nawet tak trzeba zagrać. Wieża E2 spowoduje jedną wymianę wieży, ale ja nie muszę zbijać, mogę zagrać po prostu tak. Tutaj goniec ze skoczkiem bronią dobrze pola E1, więc się trzyma, to ok. No właśnie. Właśnie, właśnie. Wieża E3. No to dobra, przeciwnik pozwala na dużo, więc gramy C5. Aha, tu jest bicie. Wow, taktycznie ładnie to dostrzegł. No bije na D6. Aj, to już nie było dobre. Bo król obronił skoczka. Ale mi oddał przysługę przeciwnik. Co nie znaczy, że ta pozycja jest już taka łatwa, bo są trzy pionki za figurę, no ale to już jest lepiej niż co było wcześniej. No cóż, mój przeciwnik, słuchajcie, no, sprezentował mi tutaj te ruchy. Oj, podstawił. No właśnie, tak jak mówię, szybko się sypie wtedy, gdy już zaczyna się sypać. Goniec C5. Tu oczywiście król się dobrze chowa, dwie wieże nie są w stanie zrobić mu krzywdy. Więc to się dobrze trzyma. Tutaj w sumie mogłem zagrać i bym miał jeszcze większą przewagę. No ale tutaj myślę, że też sobie w tej pozycji poradzimy. Wieża na D4, już jedną z wież wymienię. Ok, wieża D4 po raz kolejny. Wzięcie tego pionka, wieża G6, wieża A6. Wtedy mam wieżę A4. Okay. Pionka zbijamy. No, pionki tutaj muszę pozbierać. Dobra. Po prostu wrócę. Okay. Bierze C4. Myślę, że ten ruch jest sensowny. Będę chciał wymienić te wieże, odejść po prostu gońcem, ustabilizować. No, dwie figury to jest bardzo dużo. Goniec na D4. Dlaczego by nie dać szacha wieży? Że tak się wyrażę, taki ruch mnie zastanawia, ale myślę, że nie. Myślę, że po prostu A4, czyli doprowadzenie pionków już troszkę wyżej. A może goniec na E3 w sumie. Wymiana wież będzie skorzystna tylko dla białych.
No i wieża b4, chce wziąć pionka. On wieża e7 może zagrać. No to myślę, że wieża b6 wtedy troszkę wyżej i pionki będą sobie szły do pola przemiany. Ok. No to idziemy pionkiem. Oczywiście szach, istnieje taki ruch. Dojdziemy królem, albo może zasłonimy się skoczkiem. Też może mieć sens. Tu i tak grozi wzięcie pionka, co jest dla nas ważniejsze w tym układzie. I idziemy znowu pionkiem do góry. Ale no, widać, że przeciwnik tutaj nieźle zaczyna sobie pogrywać. Znaczy już zaczyna kumać czacze. No i gramy sobie A6, wymiana, wymiana. Okej, teraz pytanie. Może tak? Grozi taki ruch. No to teraz A7. Goniec broni, więc tutaj już sobie dajemy radę szybko. Ale było gorąco, powiem wam szczerze. Było blisko. A może będziemy matować gońcem i skoczkiem? Czy mam się pokusić o to, żeby matować gońcem i skoczkiem? Nie chciałbym się zbłaźnić, słuchajcie. Ale może spróbujemy dla treningu. Najpierw podbijam mu pionki, oddam wieżę. Oczywiście to jest tylko kwestia treningu. Zwykle to tak bym nie zrobił, ale teraz tak zrobię. I spróbuję tej trudnej sztuki matowania. Mam posunięć do 150, do 105 ruchu. Najpierw gram gońcem, tu nie pozwalam uciec. Króla trzeba zapędzić do rogu tam, gdzie jest róg czarny, więc, ale na razie się i tak muszę tutaj zbliżyć królem. On powinien uciekać tu oczywiście. No i tutaj będziemy tego króla próbować manewrować. Skoczek wyjdzie do góry, pilnujemy tego pola. Ok, on zmierza w dobrą stronę. Tu pilnujemy po raz kolejny. Tak chyba pójdzie. Goniec tutaj królem. Dobra, król jest coraz bliżej ósmej linii. Teraz tak, król może tutaj. Gramy skoczkiem, odcinamy te pola. Dobra, król teraz tędy będzie zwiewał, co nie? Nie mogę go puścić tutaj, więc skoczek musi przejść. Ojej. Zaraz naprawdę się chyba zbłaźnię. Pójdziemy tak. Z drugiej strony. Potem królem właśnie na opozycję. Jeżeli tu, to też będę go przeganiał na opozycję. Dobrze. I skoczek tutaj pilnuje. Ok. A gram z Polakiem w ogóle. Bo napisał mi po polsku. Oj, poddał. Dlaczego? Nie. Dlaczego? Oj, szkoda. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. 850 ranking. Dziękuję serdecznie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.